Cześć, witajcie. Xiaomi ogłosiło dziś premierę dwóch nowych smartfonów, Xiaomi 12T oraz Xiaomi 12T Pro. Pokazano także tablet Redmi Pad oraz nowe akcesoria. Wszystkie te urządzenia debiutują równocześnie dziś na polskim rynku. Przyjrzyjmy im się. Xiaomi 12T ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, pracujący w trochę nietypowej rozdzielczości 1220x2712 pikseli. To jest takie coś między Full HD a Quad HD. Ekran ma szkiełko Gorilla Glass 5 i pracuje z częstotliwością odświeżania obrazu do 120 Hz. W ekranie umieszczono otworek na 20-megapikselowy aparat do selfie. Natomiast na tyle, w oprawce przypominającej tą, którą znamy już chociażby z Xiaomi 12, zamontowano potrójny aparat fotograficzny z główną matrycą HM6 108 megapikseli i przysłoną 1.7, z szerokokątnym modułem 8 megapikselowym obejmującym 120 stopni pola widzenia i z dwumegowym aparatem do makro. W Xiaomi 12T zastosowano procesor Dimensity 8100 Ultra, wspierany przez pamięci LPDDR5 i UFS 3.1. Za zasilanie smartfonu odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh, ładujący się z mocą 120 W i oczywiście ładowarkę dostaniemy w zestawie. Wyposażenie smartfonu dopełniają głośniki stereo oraz NFC, podekranowy czytnik linii papilarnych, nadajnik podczerwieni, Wi-Fi 6, czy debiutujące w smartfonach Xiaomi wsparcie dla kart eSIM. Xiaomi 12 Pro jest podobny, wygląda prawie identycznie, ma taki sam wyświetlacz, ale mocniejszy procesor Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej. I znów mamy taki sam jak w 12T aparat do selfie, akumulator i w zasadzie całą resztę wyposażenia, ale aparat główny z tyłu wymieniono na 200-megapikselową matrycę Samsung ISOCELL HP1 o rozmiarze 1x1,22 cala z obiektywem o przysłonie 1,69 i z optyczną stabilizacją obrazu. W obu smartfonach w roli systemu mamy Androida 12 z interfejsem MIUI 13. Wraz z nowymi smartfonami debiutuje dziś również tablet Redmi Pad. To niedrogi, ale naprawdę zgrabny tablecik z metalową i smukłą 7-milimetrową obudową występującą w trzech kolorach. Tablet ma ekran LCD o przekątnej 10,61 cala i rozdzielczości 2000x1200 pikseli. Ekran pracuje odświeżając obraz częstotliwością 90 Hz, a jego jasność sięga 400 nitów. Tablet wykorzystuje procesor Helio G99 i może mieć 3, 4 lub 6 GB pamięci operacyjnej DDR4X i pamięć wewnętrzną UFS 2.2, 64 albo 128 GB. Pamięć wewnętrzną oczywiście można powiększać kartą microSD. Tablet ma ponadto 4 głośniki z Dolby Atmos i 2 8-megapikselowe aparaty fotograficzne. Tylny ma autofokus, a przedni z kolei szeroki kąt. Tablet zasila akumulator o pojemności 8000 mAh z 18-watowym ładowaniem. W roli uzupełnienia mamy dziś słuchawki Redmi Buds 4 Pro, niewielkie, lekkie słuchaweczki douszne, mogące łącznie na dwóch własnych bateriach i baterii z pokrowca pracować do 36 godzin. Słuchaweczki mają aktywną redukcję szumów. Do tego na europejskie rynki wkracza również opaska Xiaomi Smart Band 7 Pro, czyli ta większa z tym fajnym, dosyć dużym już i czytelnym ekranem AMOLED o przekątnej 1,64 cala i rozdzielczości 280x456 pikseli. Urządzonko ma wodoszczelną obudowę, ma też GPS-a, wiadomo, i może pracować od 6 do 12 dni na akumulatorze. No i to wszystko z dzisiejszej premiery, a ceny premierowych urządzeń znajdziecie w opisie tego filmu, bowiem jak nagrywałem ten film, to jeszcze niestety ich nie znałem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Hej!